Witam Was bardzo serdecznie, drodzy Państwo. Ja jestem Konrad Owid, to jest kolejny najwątłodki nasz symulatora OMC 2. Witam serdecznie Pani Cherry 21. No, 22, wiem o tym. Tak jak było napisane, tak jest. Z minutami, nie obliczone. Z minutami. Dobra. Więc przejdźmy do rzeczy. Ustawienie jest, jest. Witam serdecznie, panie Michu Broku AV6. Dzisiaj o tym oto ładnym autobusem pojedziemy. Teraz jak to było? To była ta linia. Daily Shamer 7:27 na Düsseldorf. Zgadza się. Uruchommy zapłon. Łóżmy tą tu kartę. Nie każą nam PIN wpisać. Spóźniłeś się, panie Cherry, na maszynę? No szkoda. Nam radziało. Jaka to jest linia 132? Jakie czajne linie? A, tu się wpisuje. 0132. Co tam? No, pomalutku, pomalutku. Jakoś tam mija. Dzisiaj trochę ulewa, no ale jakoś. Jakoś trzeba żyć, a u pana, pani Cherry, co tam słychać? Jak to tu się wpisywało? O! Really Shamer na Düsseldorf. Obecnie udało się. No i dobrze. No w sumie to dobrze, to się cieszę. Że dobrze. Anbylu nie jest pełne, info czy temperatur. No dobra, cieszę się. Nie te drzwi. Ludzie. O, teraz jest dobrze. Światła do jazdy dziennej mamy? Nie mamy. Trzeba załączyć. Czy to są? Nie, to nie są do jazdy dziennej. Nie, panowie. Nie. Mam kierownicę, mam. Kierownicę, trakira. Dobra, załączmy lekkie grzanie.
A, zapomniałem, że to jest ten popsuty autobus. U pana źle, panie Michał, a co się stało, że źle? Zapomniałem, że oni tu chodzą swoimi ścieżkami przez te pierwsze drzwi. No mi się przydał pan Jakub autobusowy, ale on by mi tu trochę trasy podpowiedział, a ja tu nie do końca wiem niestety. Dobra, tu mamy bilety. Okej. Mogę się trochę pogubić. Czy ja w takim w prawdziwości nie wiem, panie Karim? Wydaje mi się, że mogło być coś w zadzieniu, że jechałem, ale nie jestem pewien w sumie, czy identyczny. Wiem, że coś w tym stylu raczej było. Dobra, czekamy jeszcze chwilę na odjazd. Sobie dobra, czat tu przesunę, bo na tą stronę monitora, dobra. Żeby wszystko widzieć. Maszyna i Open Rails. Open Rails też kiedyś grałem, no ale trochę taka, no. Trochę taki symulator, ja tam się mocno męczyłem z tymi rozkładami, które i tak w końcu nie chciały działać tak jak powinny. Tam w połowie się ucinał rozkład, potem go nie było. No nie szło mi to w każdym razie. No maszynę też umiem, no wczoraj była transmisja z nowości. No w TD2, no u mnie na kanale jest ponad 100 odcinków z TD2, no ale niestety się zakończyły, powód jest wiadomy czemu. Dobrze. Przyszedł czas odjazdu. Miał pan, panie Michu, okazję łapać ICE Gałczyński. To się spóźnił 45. No, a jak prowadzą, to zawsze muszą to stracić. No cóż, no też czasami bywa, no ale to... Nie jest to od nas zależne, jak to mówię już. Z takimi rzeczami to tam się nie ma co przejmować. Z Warszawy do Krakowa i rozkładu nie ucina, to nie wiem, to może ja coś nie wiem, nie tak wybrałem. Albo jakaś nowa aktualizacja. No cóż, no i tak tam się... Też tam się, no taka grafika jest... Omsijać do omsji, no zawsze musi ścinać, to już niezależnie od komputera, nie? Jak się ładuje. Małopolska też się spóźnia, dokładnie, każdy pociąg się spóźnia czasami. No, przynajmniej podium jest. To w sumie najważniejsze tam, no podium to też jakby prawie wygrać. Zawsze tam... Zawsze nie jest najgorzej, jak tam... Ja nie wiem, czy jak jest tak, to znaczy, że ja mogę jechać, czy co? Dobra, jadę, bo potem tamtym dadzą zielone. Nie wiem w sumie z czasami, co te oznaczenia to oznaczają. Leiterstraße. No
Dobra, lekkie przecinki mogą czasami występować, ale... zminimalizowałem każdą aplikację, już nie mówicie się tym. Co tu się dzieje? Nie, na zużycia procesora nie ma innego, jak wysokiego. 80% mam. I 30% zużycia grafiki. Nie jest to zależne od moich podzespołów praca tego opcji. Które NPC te tu co chodzą? No są, dobra, jak ja tu mam sprzedaż biletu VAT? Dobrze. My tu w prawo. Ruch drogowy w Omsi to jest najgorsze co może być. Naciśnij gazu, naciśnij. Rzeczywiście ostre zakręty. No ci co chodzą, no nawet fajnie wyglądają. No przepraszam was z góry za te ścinki, no i no już nie wiem co ja tu mogę zrobić, żeby to się tak nie robiło. Limonka zawsze przyjeżdża przyspieszona. Zawsze tu jest więcej czasu. No przyspieszona, no czasami też i pociągi przyspieszone przyjeżdżają, ale i tak planowo odjeżdżam. No ostatnio takim jechałem, co przyjechał przed czasem, bo manewry robił w Olsztynie. Witam panie Schweiter, swoją drogą. Witam pana serdecznie na tej transmisji. Pan chyba jest nowy na tym kanale. Jak się nie mylę. EP07 na sterowaniu wielokrotnie. Z chęcią bym to zrobił, tylko nie wiem jaki to jest model, żeby tam dokładnie z tej listy wybrać, bo mi się to tak myli. Jak mi się uda znaleźć taką EP07, to z chęcią zrobimy. Taką transmisję, nie wiem kiedy ona będzie, nie wiem kiedy będzie następna. Jeszcze muszę tamte odcinki wstawić, z tamtej transmisji na YouTube'a. Po czym jeszcze zaraz Omsi będą, miniaturki trzeba do tego porobić. To wiecie, to nie jest sobie taki hop-siup, nie? Jakby się mogło wydawać. Rondo. Nic nie jedzie po rondzie. Że tu już ostrzejszych tych zakrętów to nie mogli porobić. Wiemy, to 132 w lewo. Jeszcze raz zobaczymy. 132 w lewo, zgadza się. Panie Gary, jakby się mógł powiedzieć, który to dokładnie tam jakiś model, który to się wybiera w tej maszynie, żeby to było sterowanie wielokrotne, bo ja tego będę szukał i nie znajdę. Przez pewnie dłuższy czas.
A przystanek to jest, panie Michu, na linię nocną, na NE21, tam było napisane. To nie dla nas. My tu mamy przystanek. Wszyscy się zbierają, ładnie, ładnie. Się tu na środeczku zatrzymamy. I teraz tak. Na co my teraz jedziemy? Z Drilla? Z Drilla my jedziemy na Düsseldorf. Czyli na Drillu byliśmy, więc teraz musimy skręcić w prawo. Chyba dobrze rozumiem. Okej. I bilet. No to były. Jaki? Tak jest, kapę tam coś. Nie. Jeszcze nie. Tak jest kartę Erwaschę, kurczę. Nie, on tu chce Day. Który to będzie? Chyba nie ten, nie? Czy ten? Nie ten. No nie wiem, już który. Też nie. No wie pan co? Masz pan taki bilet. I czego pani jeszcze chce? Pani. Pani, bo ja czasu nie mam. Ten już ma pani dobre 24 SD ticket. No jak się patrzy, no to... Który to może być? Ten? Ha. Oby mniej takich biletów. Dziękuję. I tu w prawo. Papierokowego to nie chciała, trzeba było wydrukować. Kurczę, wybrednie. Ale linen. Kurczę, ja tu się pogubię, zaraz nie pojadę gdzie indziej, zobaczymy. Teraz chyba w lewo miało być. Mhm.
Ciekawe, gdzie wyjedziemy, drodzy Państwo. Już się nie mogę normalnie doczekać. Pewnie dziś, gdzie nas w ogóle nie powinno być, obstawiam. Dwa w lewo, patrzcie. Udało się nawet. Drodzy Państwo, ciekawe jak nam to dobrze pójdzie podjazd pod tą górę. Hoffenhofer-Strasse. Dobrze. Uważajcie, by można wpaść pod autobus. Dobry znak. A zapomniałem, że oni tu do pierwszej drzwi nie pod. Jechałem tą trasę tymi hybrydami hamburgowymi. No i się przyzwyczaiłem, że oni ciągle ciągną do tych przednich drzwi. Ten znowu już musiał zahamować, bo pas zmienił. Znowu już 20 na godzinę. O, tam autostradka jest. O, bok. Ładowanie się opcji to jest masakra, no, razy nad kisią. O, złoty 70. Parchesein. No już pan papierkowy, bo za nic w świecie nie wiem, który to jest. No i tak opóźniony jestem. Już 2,5 minuty, drodzy Państwo. No i jeszcze akurat na czerwone przyjechał. No zielone dajcie, zielone. Ten tu stoi i mnie przepuszcza niby. No nie powiem, że mu trochę wyjechałem, nie? Ale ciupineczkę. Zobaczycie, teraz ja będę miał zielone, to tu będzie czerwone. Nie? Nie, teraz wszyscy mają czerwone. I oni, i ja. Super. Ten tu stoi normalnie na sztywno. Dobra, można jechać. A i tylko, żeby wypadku mu nie zrobić, bo zaraz będzie krzyczeć na mnie. Przez wypadek był.
A nie, mam będzie wypadków. No, ja opóźniony 3 minuty. C miała minus 30, a ja nie wiem, co to jest C. Jakieś linia pewnie, nie? C, coś tam. Wtedy jest pewnie, panie Michu, jakieś linia w jakiejś miejscowości i wyrojania tamtejże. O, przecinki ukochane. Kochane Omsi. No, linia pospieszna w jakimś mieście. In the ticket, no. Tyś nie ten. A, iść